Dzień dobry, cześć. Dzisiaj nietypowa rzecz, myślę, że stosunkowo trudna, czyli opalanie miejsca w drzwiach, gdzie mamy zamontowaną szybę. No i pokazuję, w jaki sposób zrobić to, żeby nam ta szyba nie pękła od podgrzewania opalarką. Zapraszam. Mamy tutaj drzwi, no ja już nie wiem, iloletnie. Tak jak kamienica, czyli pewnie z 80 albo 100 lat, w których zdaje się, że jest nawet oryginalna szyba. No i teraz, tak jak całe drzwi, również te miejsca są pomalowane kilkunastoma warstwami farby oraz podkładu. Są dwie opcje na usuwanie farby z tych miejsc, żeby nam szyba nie pękła. Jedna opcja to czyszczenie chemią, a druga opcja to opalanie, czyli tak jak całość, tak samo opalamy tutaj te miejsca. Jedyny kłopot jest taki, że jeżeli opalamy, wezmę opalarkę, jeżeli opalamy to miejsce, to pod wpływem nagrzania się drewna, ale też szyby, no może dojść do przykrej sytuacji, czyli może nam ta szyba pęknąć. Ja wiem, że są nakładki na opalarki oczywiście. Ja kupując zawsze opalarkę od razu je wyrzucam, one nie są mi potrzebne. Okej, tu przydałaby się taka nakładka, którą jest taka blaszka, że podkładamy blaszkę i sobie opalamy. A zakładam, że połowa z Was nie ma tych końcówek do opalarki. I teraz jak możemy sobie poradzić w sytuacji, kiedy mamy gołą opalarkę, a chcemy opalić to miejsce i jeszcze, żeby nam ta szyba nie pękła. No to już pokazuję. Ok, co potrzebujemy do tej pracy? Ponieważ ta listewka jest półokrągła, to ja używam mojej ulubionej skrobaczki, czyli coś takiego. Ewentualnie mam tutaj kwadrat, żeby tą część przy szybie, to jest takie pół centymetra pionowej listeweczki, żeby to sobie zgarnąć. No i w razie czego dłuto, gdybym potrzebował coś tam dopracować. No i jak to robimy? To narzędzie znacie. To jest szpachelka do opalania płaskich powierzchni. Możemy zastosować ją w ten sposób, że przykładamy do tej powierzchni, która ma być opalana. Opalamy opalarką pod kątem tak, żeby powietrze wylatywało raczej tam, niż w dół do szyby. Nie tak. Okay? Czyli tak, żeby ono się nawet trochę odbiło od tej listewki, ale żeby poleciało przed siebie. Jeżeli mamy coś większego, na przykład taka szpachelka, no to już w ogóle bardzo, bardzo fajnie. Mamy dużą powierzchnię. Mamy pewność, że ta szyba pod spodem, ona się zrobi ciepła, ale nie będzie gorąca i nie pęknie. Ok? No to spróbujmy. Zrobimy sobie kawałek taki, powiedzmy też 20-centymetrowy. Ok. Odkładam opalarkę. Na początek zgarniam farbę z tego miejsca przy szybie. Biorę okrągłą część i zgarniam to, co zeszło. I podgrzewam to jeszcze raz. Ok. I przesuwamy się kawałek dalej.
Poprawiam to miejsce, ponieważ tej farby i gruntu jest tak dużo, że czasami za pierwszym pociągnięciem to nie schodzi. Okay? Tak, żebyśmy mieli mniej szlifowania. Zasada jest taka jak wszędzie. Im lepiej zdrapiemy stare farby, tym mamy mniej szlifowania. No to jedziemy dalej. Teraz robimy tą część przy sobie.
Pamiętajmy o zasadzie dobrego rozgrzania farby, bo im bardziej ta farba jest rozgrzana, tym łatwiej nam się ściąga ją. Mówię o dobrym rozgrzaniu, ale nie przypalaniu, żeby się z tego nie dymiło. Ok, o, i to już jest dobrze rozgrzana farba. Odkładamy sprzęt. I w sumie, o, za jednym pociągnięciem udaje nam się to wyczyścić. Tutaj idzie bardzo fajnie, ponieważ te, to jest frez, czyli jakby ta prawa strona drzwi. Od spodu były listewki, tam szło dużo gorzej, bo te listeweczki są stare, wykrzywione, z gwoździkami i tak łatwo się tego nie robi jak tutaj. Ale mimo wszystko idzie to fajnie. Dobra. Dobra, i tu ostatnia rzecz, czyli robimy łuk. No, łuk jest trochę bardziej skomplikowany, ponieważ ta duża szpachla nam nie wchodzi do końca i tu zostaje szczelina. Tak? Tutaj jest taka szczelina, gdzie widać szybę. Może być tak, że to miejsce się nagrzeje i pęknie. Okay? I teraz musimy wymyśleć, jak to zrobić. Czyli trzeba wziąć mniejszą szpachelkę, żeby ta szczelina była jak najmniejsza. Taka prawie niewidoczna. I tutaj naprawdę bardzo, bardzo robimy to pod skosem, żeby całe to powietrze uciekało nam na zewnątrz. Okay? Spróbujmy. Razem z opalarką przesuwam sobie szpachelkę, żeby przypadkiem mi opalarka nie zjechała na szybę. Ok. Dobra. Fajnie, fajnie. I wracamy, ponieważ jeszcze trzeba zdjąć farbę z tego rantu. Tu już delikatnie, wystarczy myślę tak dwa razy przejechać. Ok, już nam się to uda zdjąć, tak. No i tutaj już dalej ten łuk jest coraz mniejszy, coraz bardziej łagodny. Więc jakby to ryzyko pęknięcia tej szyby staje się już coraz mniejsze. Takie coś trzeba robić, tak jak widzicie, kawałek po kawałeczku. Nie da się też tutaj jakoś bardzo rozgrzać długiego fragmentu, ponieważ on zaraz stygnie, a jak coś stygnie, to my potem musimy z tym walczyć. A po co walczyć, jak można zrobić to całkiem spokojnie. Ok. Zobaczmy. Ok, o, pięknie schodzi. Ta farba nam też zeszła. No i został nam narożnik. Możemy użyć sobie już dużej szpachelki. Ok. No i mamy to. Mamy to zrobione. Tak to wygląda po opalaniu. Dziękuję za obejrzenie filmu. Dziękuję, że jesteś ze mną. Taka szpachelka
bardzo przydatna rzecz, właściwie tylko do jednej funkcji. Do opalania ona jest po prostu zdecydowanie za miękka. Pamiętaj, nie usuwamy farb z płaszczyzn miękkimi szpachelkami. Jak już, to tylko taką sztywną, która w ogóle się nie ruszy. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że oglądasz. Jeżeli podobał Ci się ten film i coś zmieni w Twojej pracy, pomoże Ci w tym, co robisz, lub też pomoże Ci w samodzielnym opalaniu drzwi, to proszę o lajka, o tą łapkę w górę, o subskrypcję kanału. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć.